Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. 14:00. Zaczynamy główne wydanie dziennika, czyli materiału. Drodzy Państwo, piszecie do mnie mail. Tych maili dostaję całkiem sporo. Gros Państwa też pisze o tym, że pisało do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, do pana premiera Donalda Tuska. Piszecie Państwo do polityków, domagając się wyjaśnień. Dzieląc się swoimi wątpliwościami, pewnym rozgoryczeniem i rozczarowaniem, brakiem rozliczeń, które pan premier Tusk obiecywał. Te listy, które państwo piszecie, zdaję sobie sprawę z tego, że gro z nich trafia w pustkę. Nie są przedstawiane włodarzom naszego kraju, ludziom, którym 15 października powierzyliśmy mandat do rządzenia krajem. Ten mandat uzyskali od nas, wyborców, obiecując, że surowo rozliczą 8 lat bez Hołowia, tych bez rządów Zjednoczonej Prawicy, bardziej Zjednoczonej Przestępczości, którzy 8 lat niszczyli nie tylko nasz kraj, ale i nas, Polaków. Nas, ludzi, niszczono całe rodziny, niszczono biznesy ludziom tylko dlatego, że sprzeciwiali się władzy, tylko dlatego, że jej przeszkadzali w jakiś sposób. Do dzisiaj media workerzy prywatnych mediów, które były opłacane z kasy państwowej, a to z naszej, atakują ludzi, którzy chcą tych rozliczeń. No, mamy przykład chociażby pana Szymona Jadczaka, Patryka Słowika, Dominika Długosz, cała lista tych symetrystów, łącznie nawet z panią Dominiką Wielowiejską, symetryści, zwani też obdzwonionymi, różnie się na nich mówi. Najmocniejsze chyba określenie to prostytutki. Dzisiaj na Wieści 24 ukazał się nasz krótki tekst o pracy Szymona Jadczaka dla TV PiS i jak pomagał mu w tym Gadowski z Gazety Polskiej. Warto, byście Państwo zajrzeli na Wieści 24, ten tekst tam znajdziecie. Niektórych pewnie szokuje, no, nas nie szokuje, bo doskonale wiemy, kto zaczął. Ale drodzy Państwo, z tych wszystkich listów, które przysyłacie do mnie, gdzie wyrażacie swoje niezadowolenie, swoją frustrację, ja jednak postanowiłem, siłą rzeczy, niezależne medium, nasz kanał, również i moja osoba, jako takie można powiedzieć pudło rezonansowe, by wybrzmiało to również w mediach społecznościowych w miarę mocno. Od tego są niezależni dziennikarze, by głos, przepraszam za określenie, głos ludu, państwa, opinii publicznej, też publicznie wybrzmiał. Prywatne media nie są tym zainteresowane, bo wolą uderzać w rząd koalicji demokratycznej, koalicji 15 października, wytykać im błędy, ale nie motywują do działania. Głos wyborców jest tutaj najważniejszy, dlatego postanowiłem przeczytać Państwu, przeczytać również dla pana premiera Donalda Tuska jeden z listów, który otrzymałem, a który uważam, że należy przeczytać na głos, tak by wybrzmiał w przestrzeni publicznej, tak by Państwo mogli to zanieść dalej, by dotarł do adresata, w tym przypadku pana premiera, by mógł się pochylić nad zdaniem wyborcy, jednego z 12 milionów, którzy pozwolili panu premierowi objąć rząd, zacząć Polskę zmieniać. I miejmy nadzieję, że pan premier wywiąże się ze wszystkich swoich wyborczych obietnic. Będziemy oczywiście w tym pana premiera wspierać z całych sił. Tylko najpierw musi być w czym wspierać. Bo póki co powierzenie panu Bodnarowi, teki ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, jawi się jako decyzja bardziej polityczna i wynikająca z umowy koalicyjnej i z rozgrywek politycznych, a nie z chęci faktycznego rozliczenia kogokolwiek. Bo sukcesów pan Bodnar ma niewiele, a te, które ma związane z rozliczeniami, raczej wskazują na obstrukcję i spowalnianie prokuratorów, którzy, skądinąd wiem, chcą rozliczać pisowców. No ale cóż, może ten list, te słowa
po części gorzkie, rozgoryczonego wyborcy jednego z 12 milionów, dadzą panu premierowi do myślenia. Pozwólcie, że przeczytam. Szanowny panie premierze, pisze wyborca, jeden z 12 milionów. Będzie długo, bo sprawy zbyt ważne, by je skracać. Pisze do pana jako rozczarowany wyborca Platformy Obywatelskiej z nadzieją, że ten list do pana dotrze i może coś zmieni. Rozczarowany jestem nie tym, co pan robi, ale tym, czego pan nie robi. Konkretnie brakiem rozliczeń PiS. Nie tak się umawialiśmy. Nie to pan obiecywał w kampanii, nie po to ludzie głosowali do trzeciej w nocy, by przez 5 miesięcy nic się nie działo, a zachęceni biernością przedstawiciele ZIEP-u, czyli Zjednoczonej Prawicy, śmiali nam się w twarz i powtarzali swe kłamstwa w mediach i w Sejmie. Podnoszą głowy, bo pan na to pozwolił. Zajął się pan poważniejszą polityką w Unii Europejskiej, co rozumiem, ale Polskę zostawił pan w rękach ludzi biernych i bojaźliwych. Odbito TVP, ale tylko budynki, bo PiS zastąpiła lewica na antenie, brak wyrazistości, brak ludzi kompetentnych, a pozostawiono w pracy wielu pisowców. Dlaczego? Nie ma programów odkłamujących pisowski Matrix, tłumaczących prostym ludziom kłamstwa, manipulacje i złodziejstwa PiS. Skąd się mają o tym dowiedzieć, skoro przez 8 lat prano im mózgi i serwowano nieprawdę? Nie umiecie zrobić takich materiałów? Kupcie gotowce od TVN24. Ludzie PiS pozostali też w ABW i CBA, niektórzy na wysokich stanowiskach. Niszczyli system i nadal rządzą. Jak to jest w ogóle możliwe? Miał pan tyle czasu, by to wszystko dobrze przygotować. Było 100 postulatów na 100 dni. Miały być decyzje administracyjne uwalniające nas od PiS. Gdzie to wszystko? Prokuratura nie działa, bo działa za wolno, bo są dziesiątki, setki spraw prostych, których zarzuty pisowcom można było już postawić. Nie zrobiono tego. Dlaczego? Dogadaliście się z PiS-em, czy co? Boicie się ich? Takie ruchy by trochę utemperowały ich bezczelność i butę. To samo w sądach. Minister Bodnar grzecznie poprosił neosędziów, by ustąpili. No, litość. To po prostu żenada, pokaz bezradności, bo oni nie po to robili skok na kasę, by teraz potulnie odejść na prośbę ministra. Sprawa neosędziów jest prosta, wystarczy tylko odwaga w legalnych działaniach. Są sędziami, czy nie są? Mówiliście, że nie są, więc dlaczego nie wstrzymano im pensji? Dlaczego nadal orzekają? Dlaczego na czele Sądu Najwyższego nadal stoi neosędzia Manowski? Na czym polega odsuwanie PiS-u, skoro nadal nie ruszacie najważniejszych organów zawłaszczonych przez Kaczyńskiego i Dudę? Gdzie jakaś konsekwencja w waszych działaniach? Powtarzam, to jest sprawa zero-jedynkowa, jak z ciążą. Nie można być trochę w ciąży, a trochę nie. Albo neosędziowie są sędziami powołanymi przez organ konstytucyjny w zgodzie z konstytucją, albo nie. Wtedy sędziami nie są i należy ich natychmiast odstawić i usunąć z zawodu. Albo przynajmniej wszystkich dokładnie zweryfikować. A wy tymczasem się dogadujecie z PiS-em? Minister Bodnar złagodził ustawę o nowym KRS i chciał dopuścić neosędziów? To już nie jest żart. To kpina z wyborców. Jak on to sobie wyobraża? To tak, jakby kwiatki zmieszać z nawozem, nawet jeśli tych kwiatków będzie dużo więcej, całość będzie śmierć. Pan się wypowiedział inaczej, ale też dodał pan, że decyzję zostawia ministrowi. Nie, tak nie wolno, nie może pan w tak istotnych sprawach umywać rąk, bo to jest pana podwładny i ma realizować pana wizję, nie swoją. Pan Bodnar boi się własnego cienia, a tutaj w niczym nie wolno ustępować. PiS to synonim zła. Jeśli istnieje czyste zło, to jest to właśnie Kaczyński, jego faszystowski, prorosyjski PiS. Człowiek, który poza uwielbieniem dla kotów nie ma żadnej ludzkiej cechy. W duecie z Ziobrą ukradł nam Polskę, rozkradł majątek narodowy w stopniu dotąd nieznanym. Zniszczył instytucje, zawłaszczył prokuraturę, zniewolił sądy, nie wszystkie, ale jednak. I zrobił coś jeszcze gorszego, czego nawet komuna nie dała rady. Skłócił Polaków, zniszczył umysły wielu do tego stopnia, że nawet w rodzinach ludzie się kłócą i nie chcą rozmawiać, bo spróbuj normalnie podyskutować z pisowcem. Dlatego tak ważne jest odkłamywanie tego w telewizji publicznej, a nie tylko suche czytanie wiadomości. To za mało. PiS to zorganizowana grupa przestępcza, z takimi ludźmi się nie negocjuje, im się nie ustępuje. Ich trzeba wyplenić do gołej ziemi, usunąć raz na zawsze.
zaczynając od zdelegalizowania partii. Rozumiem, że do tego potrzebny jest Trybunał Konstytucyjny, więc tu trzeba poczekać, aż tam zrobicie porządek, ale przecież nie zrobi tego minister Bodnar. Już dawno powinien był usunąć dublerów, nie zrobił tego. Może ich grzecznie poprosi odejść. Panie premierze, apeluję do pana o podjęcie działań konkretnych, a nie tylko tych pozorowanych. Bo już raz pańska wyrozumiałość dla ludzi PiS kosztowała nas 8 lat niszczenia Polski. Teraz to się może powtórzyć. Na razie jest pan bierny i nie dotrzymuje obietnic. Może wobec ostatnich wydarzeń ujawnienie rosyjskiej agentury, przecież to chyba jasne, że taka agentura tu jest, tak samo jak to, że Kaczyński ją wspiera. Macierewicz jeszcze bardziej, nawet Morawiecki pojechał na zlot proputinowskich faszystów i tam lansował tezę, że to Bruksela, nie Moskwa, jest zagrożeniem dla Europy. Może wobec pańskich ostrych słów w Sejmie to się zmienia, ale znów to są tylko słowa, nie poszły za tym żadne czyny. Po tak poważnych oskarżeniach coś powinno nastąpić, zarzuty zatrzymania, aresztowania, cokolwiek. A tymczasem Macierewicz nadal wolny i śmieje się w twarz. Dodam tylko, że wolne media w większości służą PiS-owi, który sowicie je opłacał. Wyciszają niewygodne tematy, nie zadają trudnych pytań, nie drążą. Kim jest Suwart? Nic, cisza. Pańskie słowo o pachołkach Rosji? Cisza. Nie można liczyć na pomoc mediów, nawet tych teoretycznie zależnych. Dobrze, że istnieje internet. Czasem mam wrażenie, że tylko niezależnym youtuberom jak Jan Piński czy Liza Michalik zależy na rozliczeniu PiS-u. No tutaj drobna dygresja, jeszcze jestem ja. Reszta dziennikarzy i pseudodziennikarzy miała wygodnie z ich łapówkami i kreowano na nowogrodzkiej rzeczywistości. Była kasa i wyzwania intelektualne, by te kłamliwe bzdury zamieniać na rzeczywistość, by udawać, że G nie śmierdzi, a nawet ładnie pachnie. Minęło 5 miesięcy, 6, pozorowanych ruchów i pobłażania złodziejom. Pora na działanie. Tu już nie wystarczą nudne i przydługie komisje sejmowe. Czas na zarzuty i zatrzymanie. Nie chodzi o to, by Kaczyńskiego zatrzymać za więź, chociaż to też należałoby zrobić, bo ma na koncie dużo więcej, dużo poważniejszych przestępstw. Przy okazji, dlaczego nie usłyszał zarzutów za nazwanie polskiego premiera niemieckim agentem? Dlaczego? Wracając, pora na konkrety. Bez tego przegra pan kolejne wybory, tak jak przegrał pan samorządowe. Ja wiem, koalicja wygrała, ale sama Platforma Obywatelska przegrała z PiS-em, który już nie miał TVP, ale miał za sobą miliony ogłupianych przez lata Polaków. A PiS będzie się powoli odbudował. To nie tak ma być, bo nie będzie już drugiego takiego zrywu jak 15 października. Wtedy mieliśmy nadzieję, teraz jesteśmy rozczarowani. Ludzie chcą widzieć efekt. Chcą wierzyć, że pani i pańscy ludzie potraficie działać, a nie tylko gadać. Bo PiS wprawdzie kradł i łamał prawo na potęgę, ale działał szybko i konkretnie. Szedł jak taran, a media bały się pytać. I jak teraz pisowcy mówią, że was powsadzają w 12 czy 24 godziny, to ja im wierzę. Zrobią to, jak wyrosną, to pozamiatają raz, dwa, pójdą po swoje bez żadnej zwłoki, a wy nic. Wy czekacie na co? Dlaczego nie robicie nic z tak zwanymi rolnikami, którzy paraliżowali Polskę? To nie są rolnicy do bojówki PiS i zeszmaconej przez Dudę Solidarności. Zwykli chuligani. Nie można się na to godzić, pozwalać, bo nie widzą, że państwo nie reaguje, że jest słabe, więc tych bojówek będzie coraz więcej. Co wtedy pan zrobi? PiS to tsunami, które przez 8 lat pustoszyło Polskę, kradnąc bez opamiętania, rujnując kraj, niszcząc dorobek ostatnich 25. A pan wyszedł posprzątać małą miotę. Najwyższa pora na ciężki sprzęt. Proszę się zreflektować i pogonić osoby odpowiedzialne z ministrem Bodnarem na czele. To miły człowiek, szapoba, za sprytny ruch z prokuraturą krajową, ale tak poza tym nic nie zrobił przez te 6 miesięcy. On grzecznie prosi, a tu trzeba żądać i nakazywać. To na pewno dobry prawnik, ale jego polityczna efektywność jest żadna. Zerowa. Zagubił się w papierach. Przygotował ustawy, które pan Duda i tak uwali, więc po co to było? Teraz jeszcze modyfikuje i łagodzi pod Dudę, co jest skandaliczne i niedopuszczalne. Żadnych ustępstw z drogi uczciwości przywracania demokracji. Nie wylewajcie dziecka z kąpielą, najwyżej poczekamy jeszcze rok, aż będziemy mieć prezydenta, a nie marionetkę. A w tym czasie reagujcie na drobne sprawy. Stawiajcie zarzuty za te przestępstwa, do których wyjaśnienia nie potrzeba żadnych komisji, bo są dowody jasne i oczywiste. Nie wiecie jakie, zadzwońcie do Pińskiego, chętnie wam pomoże.
I koniecznie powywalajcie ludzi z PiS-u, z CBA, ABW, prokuratury. Nie będzie uczciwie stawiał zarzutów PiS-owcom prokurator, który przez lata tuszował ich przestępstwa lub nie wszczynał postępowań z urzędu, na co też jest paragraf i powinien taki prokurator dostać zarzuty. Przy poprawkach Senatu do KRS wywołałem temat urzędu prezydenta. Czy z panem Dudą nie da się nic zrobić? Jasne, że się da, wystarczy tylko chcieć i się nie bać. Proszę sprawdzić przebieg wyboru, przecież są jawne dowody fałszerstw wyborczych, choćby w domach opieki czy za granicą i zaraz się okaże, że rezydent Pałacu Prezydenckiego jest dzikim lokatorem, ale tak wiele nie oczekuję. Nie będziecie mieli odwagi go ruszyć. Nie szkodzi, przetrzymamy Dudę. Proszę tylko ostro się wziąć za rozliczenia PiSu. Reszta pójdzie gładko, a pan Duda już nie prezydent. Mam nadzieję, że odpowie karnie za swoje działania, gdy można go będzie normalnie oskarżyć. Tylko czy wtedy wystarczy wam odwagi? Było długo, ale sprawy ważne. Oby pan to przeczytał. Może pan zmieni podejście i coś drgnie. Na to liczę i o to proszę. Kończy wyborca 1 z 12 milionów. Szanowny panie premierze, ja dołączam się do tych słów, podpisuję się pod nimi, uznaję za własne autor tego listu, nie jednego, tych listów jest wiele, natomiast ten jest jakby najbardziej konkretny, który zbiera w sobie wszystkie te sprawy, które ludzi martwią, irytują, powodują u nich frustrację. Te 12 milionów ludzi, którzy panu zaufali, również ja, przecież oddałem głos na Koalicję Obywatelską. Głosowałem na pana byłego prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego. Ci wszyscy ludzie oczekują rozliczeń. Minęło 6 miesięcy, panie premierze, i myślę, że to już czas. Ja rozumiem absolutnie sytuację polityczną, koalicyjną, umowę koalicyjną i polityczne rozgrywki. Pan jako strateg i doskonały polityczny taktyk, panie premierze, myślę, że świetnie też odczytuje nastroje społeczne. Ludzie dali panu zwycięstwo w wyborach do Europarlamentu, słuchając pana słów, kiedy powtórzył pan ponownie, że będą te rozliczenia i jeżeli chcecie przyspieszenia, to one będą przyspieszone. Ja słuchałem pana premiera z dużą uwagą i liczę też, że pan premier z uwagą słucha tych, którzy panu powierzyli tę misję, misję bycia premierem, misję rządu, misję odbudowy Rzeczpospolitej z pisowskich ruin. Te słowa krytyczne wobec pana ministra, pana profesora Adama Bodnara są ze wszechmiar słuszne. One nie wynikają z politycznej niechęci do światopoglądu pana ministra, do grupy lewicy, zwanej w tej chwili już kawiorową lewicą, bądź układem biznesowym lewicowym. To jest kwestia owoców, panie premierze. To jest kwestia owoców. No, chociażby popatrzmy na od 3 miesięcy sąd okręgowy nie rozpoznaje wniosku ukarania Jarosława Kaczyńskiego. Wniosek o uchylenie immunitetu leży od 1 maja w Kancelarii Sejmu. Nic się z tym wnioskiem nie dzieje. Paradoksalnie, gdy komisja śledcza chciała doprowadzenia Obajtka przed oblicze komisji, sąd potrzebował 48 godzin. Ten sam sąd, który nie potrafi rozpoznać wniosku o ukaranie Kaczyńskiego, przeszło 48 godzin, żeby ukarać Obajtka karą porządkową, raptem 3000 zł, nie wyrażając zgody na jego zatrzymanie i doprowadzenie. I tylko dlatego rozpoznawał ten wniosek w całości, ponieważ został złożony jakby w dwóch punktach, tak? Czyli ukaranie i doprowadzenie. Co z Kaczyńskim? Panie premierze, to są oczywiście przykłady pierwsze z brzegu, a jako ewentualny argument, i tu też wielu z wyborców, z osób z opinii publicznej, która ogląda nasz kanał i wspiera, też były głosy dotyczące tego, że przecież pan Bodnar z panem Kornelukiem mają pełne prerogatywy ustawowe do tego, by działać.
chociażby, drogi panie premierze, proszę rzucić okiem na decyzję pana Korneluka sprzed 3 dni, gdzie jedną decyzją swoją, jako prokuratora krajowego, uchyla nałożony areszt przez sąd w Gorzowie Wielkopolskim. Jedna decyzja. Pan Korneluk z panem Bodnarem mogą podejmować decyzje zmieniające decyzje innych prokuratorów. Tu nie potrzeba uchwał, tu nie potrzeba ustaw, tu potrzeba woli. Serdecznie pozdrawiam pana premiera, życząc samych sukcesów i proszę to wszystko przemyśleć. A państwu dziękuję za uwagę. Piszcie maile, ja będę państwa zdanie tu cytować, tak by wybrzmiało i zostało usłyszane też przez innych. Skończyły się czasy, że prywatne media kierują się swoją agendą, clickbaitami i chęcią sprzedaży usług reklamowych. To jest niezależne medium, tak jak i redaktor Piński, redaktor Michalik i redaktor Bysiek i wielu innych. I mogę państwa zapewnić, że niebawem będziemy rosnąć w siłę w nowej formule, współpracując wszyscy razem. Będzie dosyć ciekawy. Będziemy budować nowe media, niezależne. Te, które będą patrzeć władzy na ręce, ale w sposób konstruktywny, by ją motywować do działania. Kłaniam się nisko, drodzy państwo, dziękuję za uwagę. Zapraszam oczywiście do kolejnego materiału. Widzimy się o godzinie 20:00, jak zwykle, tradycyjnie. Do zobaczenia, do widzenia.